Nasze gorące i zimne dziewczyny dorosły. Nawet wzięły śluby i zaczęły rodzinę. Ale czy będą dobrymi mamami? Ognista Jenny nie może doczekać się, aż powie swojemu mężowi dobrą wiadomość. Ale Nico jest tak zajęty pracą, że prawie zepsuł jej niespodziankę. Tak, i tyle było z niespodzianki. Mroźna Amber wciąż chce zmieniać coś w domu. Namalowała nowy obraz. Jim ma już dość tych zmian. Ale zrobiłby dla niej wszystko. Nie ma gdzie nawet powiesić nowych obrazów. Ale możemy znaleźć na niego miejsce, jeśli dobrze poszukamy. Jim będzie tatą! To najlepszy dzień jego życia. Nico obmyśla ich ognisty pokoik dziecięcy. Jenny już wszystko zaplanowała. Dokładnie wie, co i gdzie. Ale Nico ma kryzys w pracy. Nikt nie potrafi zrobić niczego bez jego pomocy. Przynajmniej Jenny jest pełna entuzjazmu. A Nico ma sporo kasy do wydania. Dla ciebie wszystko, kochanie. Zimna para to ich przeciwieństwo. Jim jest taki nerwowy, że nie może usiedzieć w miejscu. Jego nerwy stresują też Amber. Przegrzewa się. Musi się schłodzić. Dobrze, że Amber może go zamrozić. I zająć się własnymi sprawami. Kiedy Jim relaksuje się w lodzie, ona robi wszystko sama. Ale jak ma odzyskać męża? Trochę wysiłku i jest! Amber przekonuje męża, że to on zrobił wszystko sam. Świetna robota, Jim! Kiedy twoja żona jest lodową księżniczką, potrzebujesz profesjonalnego, odpornego na zimno sprzętu dobrego na Mount Everest, żeby tylko ją pocałować. I ochronnego balsamu do ust, jasna sprawa. Dziecko na pewno poczuło ciepło taty przez mróz mamy. Ognista Jenny ma spory apetyt. Zjadła już dziś 7 słoików ogórków. Nicodem jest tak zajęty w pracy, że nawet nie zauważa w niej żadnych zmian. Teraz bardzo potrzebuje jego uwagi. Zapomniał nawet, że jest gorąca jak lawa w wulkanie. Wysyła buziaka dla żony i dziecka z bezpiecznej odległości. A, ja ciebie też kocham. Może nawet za bardzo. Kiedy jesteś w ciąży, potrzebujesz dużej ilości witamin. Amber robi lodowe cukierki według przepisu babci. Trochę cytryny, trochę wody, wlej je do foremek. A teraz tajemniczy składnik, lodowy podmuch. Jest pysznie i zdrowo. Pycha! Jimowi też smakują. Ups! Teraz będzie musiał iść do dentysty. Wybacz! W międzyczasie Jenny robi swoje popisowe ostre ciasteczka. Przepis jest dosyć łatwy. Dodaj dużo papryczki i tabasco. Brzuch Jenny sprawia, że jest mniej giętka niż wcześniej. Nie może się zgiąć, żeby włożyć blachę do piekarnika. Dobrze, że jej miłość pali się tak mocno, że może upiec ciasteczka sama. Mamy nadzieję, że się nie spalą. Niezłe. Zapach gorących ciasteczek przywołał Nikosia. Ciasteczka rozpaliły mu ogień w buzi. To się już kiedyś zdarzyło, więc Nicodem wie, co robić. Zimne mleko ugasi pożar Jenny. Podczas ciąży ważne są badania kontrolne u lekarza. Lekarz musi być dobry.
Jim tak się denerwuje przed USG Amber? Jest tak zestresowany, jakby to on był w ciąży. Na szczęście jego żona tu jest, żeby go uspokoić. To ważny moment dla ich obojga. Dowiedzą się, czy będą mieć chłopca, czy dziewczynkę. Zimna ciąża to medyczne wydarzenie stulecia. Lekarz z radością ogłasza, że to chłopiec. Są tacy szczęśliwi. Jim tak się podekscytował, że przypadkowo złamał Amber paznokieć. Jenny prosi Nikosia, żeby zrobił sobie małą przerwę w pracy i poszedł z nią do lekarza. Od dzieciństwa boi się szpitali. Tak, ma to sens. Wow! To bardzo rzadki przypadek. Nikos i Jenny będą mieć dziewczynkę. Co za słodki moment. Nikodem nie może uwierzyć własnym uszom. Po raz pierwszy doświadcza szczęśliwego momentu z żoną. Amber wybiera imię dla synka. Jim ma już pomysł. Sugeruje, żeby nazwać go Jack Sparrow. Po słynnym piracie. Aha, tylko że to fikcyjna postać. To tylko film. Amber się nie podoba. Jim się nie poddaje i próbuje zawalczyć o swoje. Ale nie roztopisz jej serca kostiumem pirata. A może fajny film, żeby się czymś zająć? A może Strażnicy Marzeń? Amber uwielbia Jacka Frosta. Wow, to świetny pomysł! Jack Frost to idealne imię dla naszego lodowego chłopca. Miłość to kompromisy. Przyszła córeczka Nika i Jenny też potrzebuje imienia. I to gorącego. Niełatwo jest wybrać imię. Jenny jak na razie nie ma żadnego pomysłu. Niko sugeruje imię Phoenix. No ale jego żonie w ogóle się nie podoba. Ciężko będzie ich córce z takim imieniem. Nikodem się nie zgadza. Nie przywykł do tego, że ktoś mu odmawia. Jenny uwielbia wielkie kłótnie. Dziecko w brzuchu denerwuje się kłótnią. I daje mamie sygnał. Zgagę. Aha, okej. Spicy. To będzie idealne imię. Jim spakował wszystko, czego jego żona będzie potrzebować do szpitala i pomógł jej się uszykować. Miejmy nadzieję, że niczego nie zapomniał. Szaleje. Amber krzyknęła. Zaczęło się. Czerwony alarm. Czerwony alarm. A nie, to fałszywy alarm. Nie ma wystarczająco mrożonej ryby na kolację. Miejmy nadzieję, że Jim w ogóle na nią przyjdzie. Znowu. Chyba będzie jadł kolację w szpitalu. Ten cały ambaras z porodem Jenny trochę przeszkadza mu w pracy. Ma skurcze. Podłoga mieszkania zamienia się w lawę. Jenny prosi, żeby dzwonił po karetkę i straż pożarną. Pomoc ognistej ciężarnej w porodzie jest dość niebezpieczna. Cały szpital się dymi. Zimny poród też jest ciężki. Dziecko rzuca śniżkami w lekarza. Gorące i zimne mamy nareszcie zabrały dzieci na spotkanie z ojcami. To szczęśliwe zakończenie. Zróbmy sobie fotki na pamiątkę tego wspaniałego dnia. Podobał Ci się nasz filmik? To nie zapomnij dać nam lajka i subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić nowych filmików. Zapytaj rodziców, czy zdarzyło im się coś ciekawego, kiedy czekali na Twój poród. I opowiedz nam w komentarzach. Może kiedyś wykorzystamy Twoją historię w naszym filmiku.